Co roku podczas wakacji wiele osób porzuca swojego psa czy kota. Nagle ukochany pupil staje się niepotrzebnym balastem, który utrudnia wyjazd na wymarzony urlop, a niektórzy uważają, że brutalne pozbycie się zwierzęcia jest najprostszym rozwiązaniem. W wakacje odnotowana jest zwiększona liczba porzuceń. Wynosi ona 25% więcej niż poza miesiącami wakacyjnymi. Jak najczęściej wyrzuca się psa? Można filmowo. Pusta szosa, zwalniający samochód, potem pisk opon i pies biegnący za odjeżdżającym autem. Lub bardziej brutalna. Pies przywiązany do drzewa w lesie, z dala od ludzi i pomocy, skazany na pewną śmierć. Pies to nie jest rzecz, którą można sobie tak wyrzucić, pozbyć się jej jak starych butów, no bo pies też czuje, ma uczucia, emocje i nie powinniśmy tak robić. W tym momencie działa naprawdę mnóstwo hoteli, które mogą przyjąć takiego psa, jeśli jedziemy na wakacje. Ludzie pozbywają się zwierząt przez cały rok, ale widać dwie fale. Pierwsza to mniej więcej połowa lutego. Wtedy już wiadomo, że urocze szczeniaczki podarowane na gwiazdkę to przede wszystkim codzienny obowiązek. Żmudna nauka higieny i drobne zniszczenia w domu. A do tego pies przeszkadza w wyjechaniu na ferie zimowe. I druga fala na początku lipca podczas wypoczynków i urlopów wakacyjnych. O tym, że zaczął się sezon urlopów i wakacyjnych wyjazdów, pracownicy schronisk i wolontariusze wiedzą bez patrzenia w kalendarz. Podczas tak naprawdę każdych wakacji co roku psiaki znajdowane są na przykład we wnykach, znajdowane są przywiązane dwoma łańcuchami do drzewa z obciętą łapą. Kiedy zatrzaskują się drzwi samochodu, dla psa zaczyna się walka o przetrwanie. Niektóre tygodniami nie opuszczają miejsca, w którym zostały porzucone. Koczują na poboczach, stacjach benzynowych i leśnych parkingach. Wiele trafia pod koła przejeżdżających samochodów. Co tydzień emitujemy program Adoptuj Mnie, gdzie wolontariusze zachęcają do adopcji czworonogów, które zostały porzucone przez swoich właścicieli i szukają nowych, prawdziwych domów. Paula Wyszyńska, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Adoptuj Mnie. Dzisiaj, jak co tydzień, zobaczymy trzy propozycje psiaków do adopcji. Dziś zobaczymy trzy suczki. Pierwszą propozycją psiaków do adopcji w dniu dzisiejszym jest suczka o imieniu Apka. Apka, jak widać, jest pół owczarkiem, pół jamnikiem. Ma około 2 lat, jest bardzo żywiołowa i energiczna. Jest bardzo wpatrzona w człowieka, jest niezwykle kontaktowa, lubi pieszczoty, lubi kontakt z wolontariuszami, nie przeszkadzają jej też inne psy. Dobrze tak naprawdę czuje się zarówno z suczkami, jak i samcami, także jest mega towarzyska i czułaby się dobrze tak naprawdę w każdym domu, który daje jej opiekę, miłość, no i towarzystwo. Apka jest psiakiem niezwykle łagodnym. Niezwykle cierpliwym, grzecznym, uległym i zrównoważonym. Lgnie do wszystkich ludzi, z każdym chciałaby się przywitać. Moim zdaniem to pies idealny. Każdego, kto chciałby takiego jamniko-owczarka czy owczarko-jamnika, zapraszamy do schroniska po Apkę. Udane wakacje można spędzić również z naszymi kudłatymi przyjaciółmi, bez wyrządzania im tak dużej szkody i pozbawiania domu. Mnóstwo też teraz kurortów, czy takich miejsc turystycznych, czy ośrodków zgadza się po prostu na psiaka, no bo kiedyś psiak był, powiedzmy, stróżem podwórka, natomiast no teraz już stał się członkiem rodziny i spotykamy to coraz częściej. Dlatego dużo ludzi zgadza się na wyjazd z psami. Każdy właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do właściwej opieki nad nim. Przede wszystkim musi mu zapewnić pożywienie, wodę do picia oraz godziwe warunki do bytu. Osoby, które tych warunków nie spełniają, które tych warunków zwierzęciu nie zapewniają, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej, między innymi z przepisów o ochronie zwierząt. Za porzucenie swojego czworonoga grozi odpowiedzialność karna. Pozostawienie psa bez opieki skutkuje karą. Można do tego dołączyć też znęcanie się, bo przywiązanie psa bez możliwości zdobywania pokarmu, bez możliwości uwolnienia się, to też jest znęcanie się nad zwierzętami.
Reguluje to ustawa o ochronie zwierząt. Wolontariusze w schronisku w Nowodworze starają się znajdować nowe, dobre domy dla takich porzuconych psów. Robią im zdjęcia, opisują je, zamieszczają na różnych stronach internetowych, tak by przyciągnąć uwagę wszystkich, którzy mogliby zaopiekować się zwierzakiem. Co tydzień spotykają się w schronisku na spacerach, by chociaż raz na jakiś czas te pieski mogły wyjść, pobiegać, by miały kontakt z człowiekiem. Ja w wolontariacie przychodzę na spacery. Jest to wielka przyjemność jak dla psa i dla człowieka. I jestem również domem tymczasowym. Dużo masz piesków w domu? Ogólnie mam jednego swojego i jednego na tymczasie. I od dawna kochasz psy? Tak, ja psy od małego. Zawsze chciałam mieć psa, zawsze psy były moją tak jakby pasją i zawsze starałam się dla psów robić wszystko. A ty? Ja przychodzę na spacery i pomagam wyprowadzać. I sprawia mi to bardzo dużą przyjemność, bo mogę i wziąć psa na spacer i się z nim pobawić, więc to jest bardzo duża przyjemność. Stop porzucania zwierząt. Jest to forma znęcania się nad zwierzęciem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2. Zwierzę jest istotą żyjącą, jest zdolny do odczuwania i cierpienia. Nie jest tylko rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.